Davidna, Davidna, zastalajcie nie jedna. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Byle do Maja. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył pierwszego półfinału. Takie odcinki pojawiają się co roku. Ja w tych odcinkach zawsze mówię, kto moim zdaniem powinien awansować. No i dzisiaj nie będzie inaczej. Chociaż w sumie będzie trochę inaczej, bo postaram się wskazać całe moje top 17 tego półfinału, no ale wiadomo, że logicznie pierwsze 10 miejsc moim zdaniem powinno wejść do finału. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Nie mam tutaj na celu absolutnie nikomu sugerować, na kogo ma głosować, bo niedługo ruszy głosowanie, mianowicie w poniedziałek. Co prawda jest już coraz bliżej naszej Eurowizji. No właśnie, jeżeli chodzi o naszą Eurowizję, to kiedy oglądasz ten film, to masz szansę pomóc i pojawić się w tej naszej Eurowizji. Jedyne co musisz zrobić, to zrobić sobie, moi drodzy, zdjęcie z kartką, napisać na niej I love Eurovision, albo come back Eurovision, albo I miss Eurovision. Możesz zrobić samo zdjęcie z kartką, możesz, nie wiem, narysować flagę, cokolwiek, ale ważne, żeby był napis. I to zdjęcie prześlij na ten adres mailowy, który widzisz teraz poniżej. Im więcej, tym lepiej. Oczywiście dużo osób już się odezwało, za co bardzo dziękuję, bo no, liczę na wasze wsparcie, bo ja sam nie mogę zrobić wszystkiego, do tego są potrzebni ludzie. Mam nadzieję, że skoro kochacie Eurowizję, to rzeczywiście uda wam się to zrobić. Możecie zrobić sobie nawet zdjęcie w maseczce, jeżeli się wstydzicie pokazywać swoją twarz. No ale dzisiaj obejrzymy skrót piosenek z pierwszego półfinału w takiej kolejności, jaką ja ustaliłem. Taka kolejność będzie też podczas pierwszego tego show, więc będziecie mieli też szansę obczaić, no, jak to sobie ustawiłem, jak to sobie wymyśliłem. Możecie też stwierdzić, czy taka kolejność jest ok, albo czy kogoś skrzywdziłem i tak dalej. No to co? Zabieramy się do pracy. O matko, przepraszam. Zaczynamy od Szwecji. No taka uplifting song, czyli taka piosenka podnosząca na duchu. Myślę, że to jest dobre otwarcie. Ja bardzo lubię tę piosenkę. Nic się nie zmieniło od czasów pierwszego przesłuchania. Zdarza mi się tego słuchać i robić te ruchy ręką jak oni. Bardzo lubię. Po Szwecji będzie Białoruś. I powiem że wam, że Białoruś u mnie troszkę urosła. Nie jest to duży progres. Ale nie irytuje mnie ta piosenka już, nawet zdarza mi się ją nucić. Ale nadal brzmi jak sprzed 15 lat, trochę to jednak trąci myszką, szkoda. Wasyl i you. Powiem wam tak, ogólnie bardzo lubiłem tę piosenkę, znaczy nadal ją w sumie trochę lubię. Ale ona u mnie spadła ze względu na to, jaki Wasyl prezentuje styl sceniczny, że tak powiem, podczas tych koncertów, home concerts. To było straszne. Australia. Nie wiem, jakoś strasznie nie mogę się przemóc do tej piosenki. W tej kwestii wydaje mi się, że najbardziej psuje jednak odbiór wokal i strój. Wersja studyjna jest spoko. Nie wiem, nie umiem, jakoś mi się Australia nie podoba w ogóle. Litwa. Co do Litwy też się nie zmieniło moje zdanie. Jestem nadal pewien, że to jest najwyższy wynik Litwy. Ale nie dowiemy się tego niestety. Mega. Mega pomysł. Ikoniczny taniec. Słowenia. Powiem wam, że Słowenia u mnie też urosła. Bardzo. Szczególnie jeszcze po revampie. Bardzo mi się podoba. Bardzo klimatyczna. Naprawdę można się przenieść taki baśniowy klimat. Baśniowy świat. Russia is calling. No przepraszam bardzo, no. Easy peasy lemon squeezy. Oni mają 75 milionów wyświetleń już. Bardzo lubię. Też mi się zdarza to robić. To jest takie śmieszne. Jestem pokićkany, wiem. Irlandia. Lubię piosenkę, ale wokal na żywo zostawia dużo do życzenia. Osobiście nie wiem, on jest jakiś taki wymęczony, mam wrażenie, że ona tak śpiewa, strasznie się przy tym męczy, ale może to jest takie wrażenie. Ale sama piosenka jest bardzo catchy, chwytliwa. Cyprus. Pan z Cypru. Widziałem, że umie śpiewać, bo słyszałem wersję na żywo, jakąś tam.
Piosenkę też lubię, ale chyba ona za bardzo ginie w tłumie tutaj. Trochę szkoda, że Cypr przepada, no. Rumunia. Z tych takich Billie Eilishowych rytmów Rumunia u mnie przoduje nad Bułgarią zdecydowanie. Jestem w stanie chyba przesłać tę piosenkę kilka razy, a Bułgarii nie. Żebym to tak porównywać. Malta, I love from beginning to end. Ale mam humor dobry jakiś. Naprawdę Malta mi się podoba, uwielbiam, szanuję i szkoda, że nie usłyszymy tej piosenki, naprawdę. A w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, tę piosenkę miała zaproponowaną Polly Johnowa w 2016. Dibli Vietre. Ktoś musi odpaść, prawda? No sorry, no nie tym razem porwacją. Aczkolwiek solidnie. To jest solidne, ale zbyt chyba poprawne i tym samym przeciętne. No nie da się nie ruszać do tego, naprawdę. Bardzo lubię Izrael. Ja uwielbiam takie rytmy zresztą. Zawsze się pobudzam, jak słyszę te etniczne wstawki i momenty. Love it. A tu jest odwrotnie, tutaj się też nie zmieniło nic od pierwszego przesłuchania. Nie cierpię, nie znoszę, nie wytrzymam. Nie przesłuchałem tej piosenki ani raz od czasu pierwszego przesłuchania. To jest absolutnie moje ostatnie miejsce. Przepraszam, nie dam rady. Azerbejdżan. Nie mam takie bardzo niewiadome podejście do tej piosenki. Z jednej strony jest chwytliwa, ale z drugiej strony jakieś nie czuję takiego wielkiego fandomu, żebym musiał to tak psychofanić. Ale solidna propozycja, jakby nie było. Ukrainę bardzo lubię, no bo jest znowu etniczność, jest nowoczesność. I bardzo mi się podoba też głos wokalistki. I te takie delikatne ruchy są fajne też. No nie było ich widać w skrócie. Norwegia zamknie ten półfinał. Też nietypowy ruch, bo zazwyczaj to szybkie piosenki kończą. A to jest taka power ballad, pop ballada. Ale jakoś, nie wiem, też nie jestem jakimś psychofanem tej piosenki, ale jest to solidna popowa piosenka, balladowa po prostu. No dobrze, moi drodzy, więc przesłuchaliśmy ten pierwszy półfinał i szybko jeszcze, zanim przejdę do swojego top 17, to muszę przyznać, że ten półfinał rzeczywiście jest mocny i tutaj można byłoby piosenki podzielić na te, które no są po prostu dobrze wyprodukowane i na pewno zostałyby dobrze przedstawione na scenie, i te piosenki, które są bardziej skazane na porażkę. I szkoda w sumie, ja nie lubię takich trochę półfinałów. Wolę chyba jednak półfinały, kiedy jest jakieś zaskoczenie. Oczywiście bazujemy tylko na tym, co słyszymy, bo tak naprawdę na scenie mogłoby wydarzyć się wiele więcej. I na przykład okazałoby się, że nie wiem, Azerbejdżan nie umie śpiewać, albo że Rosja ma nudny występ i na to nikt nie głosuje, nikomu się nie podoba. No różne rzeczy mogłyby się wydarzyć, więc bazujemy tylko na tym, co znamy tak naprawdę i słyszymy. I cóż, jest silny półfinał, ale bez zaskoczeń chyba, wydaje mi się, że nawet gdyby to się miało wszystko odbyć w takiej formie, na jakiej to znamy, czyli po prostu miałaby się odbyć Eurowizja, o tym mówię, to wydaje mi się, że przynajmniej 8 państw miałoby to miejsce w finale zaklepane. Te dwa państwa to mogłyby być właśnie takie, że ktoś by się okazał bardzo słaby i jednak by wypadł, albo by nie chwycił tak, jakby byśmy sobie wszyscy wyobrażali. I te państwa, które nagle okazałyby się jakimiś niespodziewanymi, no może nie faworytami, ale takimi właśnie surprise qualifier. Taki zaskakujący, zakwalifikowany uczestnik. Więc tak, przejdę do mojego top 17, zacznę od końca. Myślę, że to będzie może ciekawsze. Więc na końcu, tak jak już wspomniałem, jest Belgia. Po prostu. Nie lubię tej piosenki, nie przekonam się chyba. 16 miejsce u mnie zajmuje Macedonia. Chyba spadła przez te zachowanie Wasyla podczas występu w Home Concerts na Eurovision TV. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam. I jakoś tak chyba odrzucił
taki odrzucający się zrobił. 15 miejsce to Chorwacja i w sumie, no, tak jak mówiłem, no ktoś musi odpaść. Na 14 miejscu jest dopiero Australia. I też tutaj wspominałem, że tutaj przeszkadza mi chyba, że to nie jest takie porządne, no, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy do pracowania. Na 13 jest Białoruś. To jest chyba największy skok, jeżeli chodzi o tych o te państwa, którym w ogóle nie dawałem szansy. No nadal szansy nie mają w moim, tutaj to się wkraść do dziesiątki, ale na Białoruś urosła trochę. Na 12 jest Norwegia i tu mi się pewnie dostanie. Trudno, ale i gdyby tej piosenki nie było w finale, ja bym nie płakał. Tak po prostu to nazwę. Ale uważam, że ma raczej pewny finał. I tutaj ja wiem, że fani Eurowizji strasznie lubią tę piosenkę, więc no, mają takie prawo. Na miejscu 11 u mnie, czyli pierwsze pod kreską, jest Cypr. I tutaj też głównie chyba z sympatii do tej piosenki, bo doskonale sobie zdaję sprawę, że ona ginie. I staje się po prostu bezbarwna. No i na 10 miejscu dla mnie jest Irlandia. Wokal jest do poprawy, moim zdaniem. Osobiście. Specjalistą nie jestem, ale taki jest mój wewnętrzny odbiór. Ale piosenka jest nawet taka chwytliwa, radiowa i myślę, że mogłaby chwycić. Na 9 miejscu, to też pewnie mi się dostanie, jest Azerbejdżan. Ale no, wchodzi do finału, tak? Najważniejsze. Z 9 miejsca, no bo też mówię, nie jestem w tym fandomie, który tak bardzo psychofani tę piosenkę, ale uważam, że jest solidna i myślę, że finał byłby pewny. No nie wiemy też, jak śpiewa, ale zakładam, że chyba umie. Na 8 miejscu jest Rumunia. I nie mam tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Jest okej. Na 7 miejscu, i to chyba jest największy skok ze wszystkich państw, to jest Słowenia. I bardzo bym sobie cenił, gdyby Słowenia weszła. Myślę, że jednak gdyby weszła, to za pomocą głosów jury, a nie widzów. Na 6 miejscu jest Izrael. Na 5 miejscu jest Rosja. I na 4 miejscu jest Szwecja. I tutaj jakby nie mam się co wypowiadać zbytnio, po prostu lubię te piosenki i uważam, że finał im się należy. No i top 3. Na 3 miejscu Ukraina. Mega. I love. Na 2 miejscu jest Litwa. Za ikoniczny taniec, tak? Więc i ta melodia też się w łeb po prostu dostaje i nie chce wypaść. No i też sam wokalista jest bardzo charyzmatyczny, świetnie śpiewa i w ogóle no... Mega. Szkoda mi Litwy naprawdę chyba w tym roku najbardziej. Litwy i Szwajcarii chyba najbardziej jest mi szkoda. Islandii też w sumie. I Malta jest moim numerem 1 w tym półfinale i uwielbiam. I no... Szkoda, że ta piosenka z jednej strony wędrowała po wielu artystach już od paru lat i leżała w szufladzie. Nie wiemy oczywiście, jaka była jej pierwotna wersja. Mogło się to zmienić. Mogło zostać dopasowane do Destiny. Jest to bardzo możliwe, ale też możliwe, że taka wersja była już pierwotna, więc nawet jeżeli to 4 lata temu brzmiało, to też okej. I znaczy nie, odwrotnie. Jak ta piosenka, która ma przynajmniej 4 lata, to brzmi naprawdę nowocześnie i jest wszystko jakby w porządku, nawet bardzo. I no Destiny mają taką 12 osobistą dostaje w tym półfinale. Jestem ciekaw, jakie jest wasze top 17 albo kogo wy widzielibyście w finale. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, wpadajcie też na fanpage i subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Bule do Maja. Cześć!